Proszę Państwa, dzisiaj jest wyjątkowy wieczór. 6 grudnia każdego roku jest wyjątkowym dniem, jest wyjątkową datą. Dzisiaj jest godzina 18:03. Chciałbym z Państwem się spotkać, a właściwie nie z Państwem, ale z moimi przyjaciółmi, których jest ponad 8 tysięcy. I z 1000 tych Państwa, którzy zrezygnowali z oglądania tego kanału, tak samo są moimi przyjaciółmi. Wszyscy jesteście, proszę Państwa. Każdy miał jakiś tam swój cel, że odszedł, ale przyjdzie z powrotem. Tak to niestety wygląda. Proszę Państwa, dzisiaj jest Mikołaja. Okres przedświąteczny. Zaczyna się już taki mocno przedświąteczny okres. Aby tradycji stało się zadość, chciałbym Państwu dzisiaj przynieść też coś w worku mikołajowym i chciałbym, żebyście Państwo z tego mieli jakiś szybki zysk, szybką korzyść, jakkolwiek by to nazwał. W każdym razie chciałbym też parę odziebeł jakiegoś dobra dołożyć się do dzisiejszego wieczoru, bo wiem, że Państwo od Mikołaja dostajecie prezenty. Ja też chciałbym się wpisać w Państwa, że tak powiem, piękny czas przedświąteczny. Chciałbym Państwu dać kilka takich ciekawostek z naturoterapii, z zielarstwa, żebyście mogli, tak jak powiedziałem wcześniej, korzystać. Pierwsza rzecz to, jeżeli Państwo macie na języku krostę, niekiedy się zdarza, to taka krosta wyskakuje na języku, bardzo boli. To najszybsze, proszę Państwa, najszybszy sposób na to jest wziąć na palec soli i tam tę sól zostawić na tym pryszczu, na tym kroście i poczekać, aż to nasiąknie to solą, to miejsce. Po godzinie powinna być ulga i już powinno to niknąć. To jest najlepszy i najprostszy sposób. Pamiętajcie Państwo, zasolić. Niektórzy twierdzą, że to ktoś obmawia, no to zasolić go i sprawa jest skończona. Druga sprawa to jest, proszę Państwa, opryszka, która bardzo często nas dotyka. Ta opryszka, proszę Państwa, jest bardzo nieprzyjemna. To jest, wiadomo, to jest gąkowiec, to jest taka rzecz, która tam się nam, podczas gdy mamy osłabioną odporność organizmu, zaczyna nam się, proszę Państwa, to namnażać. Gdzieś na ustach, może być w nosie, może być nawet na genitaliach. To nie ma znaczenia, ale najczęściej nam atakuje usta. Proszę Państwa, ja mówiłem już w filmie którymś, ale powtórzę, żeby szybko było. Pierwszą rzeczą, którą robimy, to bierzemy na łyżeczkę sody oczyszczonej i zalewamy to paroma kroplami wody utlenionej i zostawiamy to na kilkadziesiąt minut nawet i niech to sobie tak posiedzi. I powinno nam to, po kilku zabiegach powinno nam to zejść. Jeżeli natomiast nie idzie nam na sodę, weźcie Państwo ząbek czosnku, rozetnijcie na pół i to po prostu sobie trzymajcie to i ono musi zejść. Jeżeli natomiast, proszę Państwa, nie, już na to i na to nie schodzi, dobrą rzeczą też jest wrotycz, nalewka z wrotyczu. Wrotycz bardzo dobrze na to działa. W czym jest tutaj problem, proszę Państwa? Problem, proszę Państwa, jest w tym, że ten wirus tej opryszki, on mutuje. Jeżeli pójdzie Państwu raz na sodę i na wodę, to potem może Wam nie pójść. To trzeba zmienić go na czosnek. Jak nie czosnek nie pójdzie, to go potem na wrotycz. I w koło możemy się z nim bawić. W końcu myślę, że się wszystko dobrze skończy. Następną rzeczą, która nas może dotknąć i to bardzo poważnie, jest tak zwany grzyb Candida. On się tak nazywa. To jest najbardziej popularny grzyb, który nas atakuje. Proszę Państwa, kiedy się namnaża? Kiedy nikną bakterie. Jeżeli mamy na przykład kurację antybiotykową, gdzie giną bakterie, to wtedy pojawia nam się w to miejsce, bo nie może być nic. Pojawia nam się grzyb. Grzyb, proszę Państwa, Candida, ja mówiłem, jak go rozpoznać. Bierzemy szklankę wody, czy jesteśmy zagrzybieni. Bierzemy czystą szklankę wody z kranu
naplujemy na wierzch, do tej szklanki, na tę wodę i po kilku minutach patrzymy, czy są takie korzenie. Jeżeli puszcza korzenie ślina, znaczy, że mamy grzyba, to jest pewne, 100%. I wtedy mamy problem z tym grzybem. Na co idzie najszybciej kandyda? Kandyda najszybciej, proszę Państwa, idzie na dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą to jest woda utleniona i soda oczyszczona, papka. W przypadku, kiedy mamy na przykład kandydę na skórze, zewnętrznie, niekiedy w intymnych miejscach mamy grzybicę, to jest prawdopodobnie grzybek kandyda. Robimy papkę i smarujemy go kilka razy, a potem po każdym takim zabiegu możemy sobie posmarować olejem, żeby skóra ładnie odtajała. I powinno być wszystko bardzo dobrze. Proszę Państwa, co gdy mamy w środku? Najlepiej, proszę Państwa, w środku idzie na propolis. Propolis jest takim antybiotykiem, że daje radę. Nawet tam, gdzie nie daje rady tak zwana oficjalna medycyna. Jeżeli to nie daje, to proszę Państwa, możemy skorzystać z czosnku. Czosnek, wyciąg z czosnku też powinien nam dać radę. To są najprostsze rzeczy, które możemy stosować. Na grzyba kandydę. Proszę Państwa, dalej. Chciałbym Państwu dzisiaj podać bardzo mocny środek odkażający, który mało kto wie, że można sobie zrobić samemu. Na dwie łyżki herbaty, tak zwanej fusiastej, lejemy tak więcej jak szklankę wody i gotujemy to 10 minut. Proszę Państwa, taki czaj, który powstaje, jest nieprawdopodobnie mocnym antyseptycznym środkiem odkażającym. Jeżeli mamy zapalenie spojówek, jeżeli mamy naświetlane oczy spawarką, jeżeli mamy jakieś nawet zmiany grzybiczne, możemy to stosować. Proszę Państwa, taki środek się robi, trzymajmy go w lodówce, bo on niby sam w sobie jest antyseptyczny i nie powinien się dawać bakteriom, ale zawsze jest zasada, że trzymamy go w lodówce, i możemy na przykład zmiany skórne tym smarować. To jest, jeszcze raz powtarzam, to jest dwie łyżki pełne, takie do zupy, co się je zupę, na jedną szklankę, tak troszkę, jedną szklankę i troszkę wody, tak żeby było gdzieś w granicach 400 ml wody i to gotujemy 10 minut. Zagotowujemy i gotujemy 10 minut. Proszę Państwa, nieprawdopodobne lekarstwo. Nieprawdopodobne lekarstwo. Następnym takim szybkim sposobem, którym Państwu chciałem dzisiaj powiedzieć, jest, proszę Państwa, zapalenie okostne i ból zęba. To, że trzeba przyprawę goździki rzuć i ustępuje wtedy ból na jakiś czas, to wszyscy wiemy. Natomiast, proszę Państwa, co się dzieje, jeżeli mamy zapalenie okostnej, a wtedy boli już całe ucho, cały węzeł chłonny i wszystko. Jednym z najlepszych środków, żeby doczekać na przykład w nocy, jak nas złapie, czy w jakimś miejscu, gdzie nie mamy dostępu do stomatologa, to jest, proszę Państwa, bierze się woreczek szałwii, ten woreczek, który się zaparza, i ten woreczek szałwii, proszę Państwa, się przykłada w to miejsce, gdzie jest zapalenie kostne i się go, proszę Państwa, trzyma i się. W tym miejscu, gdzie mamy ten ból. Pamiętajcie o tym, to jest jeden ze starych sprawdzonych środków. Szałwii. Woreczek szałwii. Żujemy i siemy. Oprócz tego, że nam działa miejscowo na to miejsce chore, dodatkowo wraz ze śliną połykamy to i działamy na żołądek, poprzez żołądek działamy na cały organizm. Jeżeli boli nas ząb, proszę Państwa, już nie możemy wytrzymać, to pamiętajcie Państwo, ja to kiedyś mówiłem, ale są środki. W tej książce opisuję to, w naszej książce opisuję to, proszę Państwa, jak sobie radzić, bo to jest po to napisane. Jeżeli boli nas na dole któryś z tych zębów, to przykładamy tutaj, jak się szczęka kończy i badamy, gdzie nam przestaje bolić, bo wtedy uciskamy na nerw, odłączamy go od mózgu. Przez jakiś czas mamy spokój. Natomiast jeżeli boli nas z góry, to przykładamy dwoma palcami i szukamy tutaj, gdzie mamy połączenie nerwowe. Trzymamy i za chwilę nam przestanie boleć. Tylko pamiętajcie Państwo, za chwilę znowu zacznie boleć.
Więc poczekajmy chwilę i znowu go przyczyn, bo niekiedy jest ból nie do zniesienia. To jest tak zwana pierwsza pomoc, która nam pozwoli chwilę odetchnąć od bólu, a to jest dużo w takim wypadku. Proszę Państwa, następną sprawą, którą chciałem powiedzieć Państwu, która uratuje Państwu życie. Pamiętajcie o tym do końca swoich dni, jeszcze przekażcie dzieciom swoim. Jeżeli się napijecie lub zjecie coś trującego i musicie natychmiast, ale to natychmiast zwymiotować, to bierze się, proszę Państwa, pół łyżki soli, zwykłej kuchennej soli. Pół łyżki soli się bierze do ust i popija się z pełną szklanką wody, jakiejkolwiek wody, z kranu czy jakkolwiek macie Państwo, i się szybko biegnie do ubikacji. Pół łyżki soli, jak popijecie wodą, musicie Państwo zwrócić całą treść pokarmową i to Wam uratuje życie. Po tym, jeżeli macie Państwo mleko, to weźcie sobie mleko z dodatkiem, z odrobiną soli oczyszczonej, sody oczyszczonej, przepraszam, sody oczyszczonej. Tak, jedna czwarta łyżeczki sody do mleka tylko się burzy. Ale to poczekajcie i wypić wtedy. Macie Państwo silny środek odkażający. Następna sprawa. Jeżeli ktoś z Państwa jest uczulony na ugryzienia, na tle alergiczne, na ugryzienia owadów, już to mówiłem, jedna łyżeczka sody natychmiast podana doustnie ratuje życie. Wtedy można dojść do lekarza. Dotrzeć do lekarza. Jedna łyżeczka sody podana, popita wodą u takiego człowieka, który jest uczulony na ugryzienia owadów, ratuje życie. Następne, proszę Państwa. Jeżeli ktoś z Państwa ma zakrzepicę, ja przepraszam, że zerkam na swoje notatki, ale no po prostu zapomnę, co Wam chcę powiedzieć, a chcę Wam wszystko powiedzieć. Jeżeli ktoś z Państwa ma zakrzepicę żylną, jeżeli ktoś z Państwa ma zakrzepicę żylną, to znaczy, że ma dużą krzepliwość, tworzą mu się żylaki, ma w laboratorium zakrzepicę ma stwierdzono. Pamiętajcie Państwo, jest takie coś, które pozwoli Państwu lepiej funkcjonować. 100 ml soku z cebuli, zwykłej naszej cebuli, tylko nie tej genetycznej, co jest taka, co nie pali, tylko tej zwykłej polskiej cebuli. Zróbcie sobie Państwo zawsze 100 ml rano, 100 ml soku z cebuli i nie na czczo, tylko po śniadaniu. Wypijcie sobie kieliszeczek, to jest 100 ml, to jest setka. To jest, proszę Państwa, rozpuszcza pięknie i ożywia krew. To pamiętajcie o tym Państwo, to nie trzeba wtedy zażywać żadnej chemii, na przykład aspiryny. Lepiej działa jak aspiryna. Także pamiętajcie Państwo. Następną sprawą jest, proszę Państwa, coś takiego, co ostatnio miałem taki wpis, że ktoś się obraził, że ja idę w jakieś czary-mary. Nie, to nie jest tak. Proszę Państwa, na tej ręce, na skrzyżowaniu, czy nie wiem, czy widzicie Państwo, może tak, tutaj jest punkt J34, jelito grube 34, tutaj. Jeżeli macie Państwo ból głowy i zaczniecie w ten sposób masować ten punkt, po jakimś czasie zacznie Wam ból głowy ustępować, tylko uwaga. Jeżeli Państwo macie z tej strony ból głowy, to musicie tą rękę masować. Jeżeli z tej strony, to na przeciwno. Dlatego, że mózg jest tak ustawiony, że lewa strona odpowiada za prawą i odwrotnie. To pamiętajcie. Poza tym, jeżeli macie ból głowy, a macie dostęp do oliwek z oliwy, weźcie Państwo dwie oliwki z oliwek. Nie oliwki z oliwek, co ja mówię, tylko oliwki, zwykłe oliwki, takie, które Państwo macie gdzieś tam w lodówce czy gdzieś, sałatki, czy zjedzcie to na czczo, powinno puścić. Proszę Państwa, jeżeli macie w rodzinie, ktoś straci przytomność nagłą, nie wiecie co zrobić. Ten palec się masuje w ten sposób. Mocno, ile macie siły. I ten palec się masuje w ten sposób. Mały palec. Jeżeli dalej nie pomaga, w zgięciu dwóch palców, tych i tych, masujecie oba naraz. Jeżeli to nie pomaga, tu jest, proszę Państwa, punkt, widać mnie, widać. Tu jest punkt, który masujecie w ten sposób, mocno, lub czymś nakłuć, igłą, szpilką czy czymkolwiek. Powinien nieprzytomny powrócić do przytomności. To jest bardzo, bardzo dobry sposób. Zobaczycie Państwo w praktyce, nie daj Boże, żebyście taki mieli, ale jakby komuś się zdarzyło, to zobaczycie, jak to działa w praktyce.
Proszę Państwa, ratowanie zadławionego. Wiecie Państwo, ile ludzi umiera ze względu na to, że zadławił się, nikt mu nie pomógł. Po prostu jest w tchawicy, ciało obce i koniec. Nie ma oddechu i człowiek się ratuje. Stajemy za ratowanym tak szybko, ile się da. Łapiemy go w ten sposób, zaciskając, widać. Od tyłu go, z przodu, na tutaj pod piersiami mu kładziemy ręce, o tutaj, pod piersiami i naciskamy momentalnie, ile mamy sił, tak żeby resztki powietrza, które ma w płucach, wyskoczyły i wypchnęły mu to, co ma. I to się robi dotąd, aż ratowany odzyska oddech. Jeżeli to jest dziecko, bierzemy to na kolano i przyciskamy z góry. Jak jest małe dziecko, to na kolano, przez kolano go łapiemy. Bo proszę Państwa, inaczej się udławi i nikt mu, proszę Państwa, nie pomoże. To jest bardzo poważna rzecz. Proszę Państwa, następna sprawa. Jeżeli przyjmujecie środki bez kapsułek lub pijecie mocny alkohol, niekiedy jest tak, że jest alkohol mocny, pamiętajcie zasadę, która uratuje Wam zdrowie. Jeżeli mamy przyjąć proszek lub wypić mocny alkohol, zawsze robimy oddech, pijemy albo przyjmujemy i wydech. Jeżeli Państwo tego nie zrobicie, to alkohol lub proszek zatka Wam tchawicę i już nie złapiecie powietrza. To już jest będzie ostatnia Wasza chwila. Pamiętajcie Państwo o tym. To teraz się może zdawać nic nie warte. Natomiast w czasie, kiedy trzeba udzielić sobie pomocy lub komuś, musicie Państwo to wiedzieć, ponieważ dzisiaj jest Mikołaja. Być może kiedyś Państwo uratujecie komuś życie. To będzie najpiękniejszy dar, jaki komuś dacie. To właśnie uratowanie życia. Było gdzieś, proszę Państwa, 2002 rok. Był taki okres jak teraz. Było 14 grudnia. Ojciec mnie zadzwonił, żebym przyszedł do niego. Był to wieczór, gdzieś około godziny 18-19. Przyszedłem do ojca. To ten gość, który jest na boku. Ostatni przy zegarze. Przyszedłem do ojca i ojciec mój leżał taki, jak to wieczór, tak w kuchni na takim tapczanie. W pewnym momencie ja stanąłem w drzwiach, dwa słowa zamieniłem, ojca zaczęło skręcać w prawo i twarz mu nienaturalnie wyginać, bo tak wykrzywiło mu i zaczął dostawać drgawek. Ja myślałem, że straciłem panowanie nad sytuacją, co się stało, ale w związku z tym, że szkolenie jakieś tam w wojsku przeszliśmy odnośnie ratownictwa, przybiegłem do niego i zacząłem go ratować. Nieudolnie, proszę Państwa, on leżał na miękkim tapczanie. Nieudolnie go ratowałem. Robiłem mu 10 masaż uścisków na masaż serca, ale łóżko się pod nim za tego. Czułem, jak mu pękają żebra, ale już to nie było znaczenia. I 4 wdechy. To było źle robione, ale było. Proszę Państwa, jak to się skończyło? Jak przyleciało pogotowie ze szpitala powiatowego w Stalowej Woli, to pierwszą rzeczą, którą zrobili ratownicy, jak zobaczyli, co ja robię, to powiedzieli: "You fucking son of a bitch, what are you doing?" Mówię po rosyjsku, żeby nie przeklinać dla Państwa. "You are dick, not selfer." Tak powiedzieli. "Get off," powiedzieli i ja wtedy odszedłem. Nie mogłem sobie z tym poradzić, proszę Państwa, jak już ojca zabrało to pogotowie, żył jeszcze w stanie takim roślinnym, można nazwać, w szpitalu w Stalowej Woli, gdzieś do 4 chyba marca następnego roku, ale już nie odzyskał przytomności. Natomiast ja nie mogłem sobie poradzić z tym, że ja nieudolnie robiłem to. I teraz uwaga, proszę Państwa. Jeżeli macie Państwo taką sytuację, jak ja miałem z ojcem, pamiętajcie Państwo, pierwsze to ściągamy gościa z miękkiego. Na twarde podnosimy mu głowę tak, żeby mógł oddychać. Ja jak mu robiłem oddychanie, sztuczne oddychanie, to czułem, jak mu się język zapada. No bo, tak jak mówię, w związku z tym, pamiętajcie, szybko zdejmujemy gościa na dół ratowanego, na twardym i robimy mu 30 uścisków na klatkę piersiową, na głębokość około 4 cm. I 2 oddechy, 30/2, to jest resuscytacja. Proszę Państwa, pamiętajcie o tym. Niech Pan Bóg Wam nie da nigdy w takiej sytuacji być, jak ja byłem.
bo to do końca życia zostaje. Ja widziałem ostatnie spojrzenie ojca na mnie. To jest ratowanie konającego. On już nie miał oddechu, nie miał nic, po prostu siniał i w ogóle. Więc proszę Państwa, żebyście zwrócili uwagę. Bierzemy ratowanego na podłogę, na twarde, robimy 30 uścisków i 2 wdechy i z powrotem. Jeżeli ktoś może, niech pomoże. I uratujecie Państwu komuś życie i ktoś będzie, proszę Państwa, miał najpiękniejszy dar od Was, uratowanie życia. Na Mikołaja Wam to mówię. Proszę Państwa, tyle na dzisiaj chciałem, jeżeli chodzi o te nasze sprawy, takich porad, takich ciekawostek, które chciałem Państwu dzisiaj przekazać. Teraz chciałem odpowiedzieć na kilka, jak stoimy z baterią, stoimy, dobrze. Proszę Państwa, chciałem teraz jeszcze powiedzieć Państwu odpowiedzieć na kilka pytań, bo po ostatnim temacie o reumatyzmie bardzo dużo dostałem maili i podpowiedzi. Posypuję głowę popiołem, czapkę tutaj, Mikołajową. Faktycznie nie wszystko powiedziałem, ale chciałem jeszcze może kiedy nakręcić jakiś film na ten temat, ale jak już tak chcecie, to wam powiem. Pytanie o żywokost. Czy żywokost pomaga? Proszę Państwa, żywokost na uszkodzenia kości, wiązateł, stawów jest jednym z najlepszych, proszę Państwa, ziół. To jest korzeń żywokostu. To jest korzeń żywokostu. Korzeń żywokostu, proszę Państwa, jest cudownym lekarstwem na wszelkiego rodzaju, tak samo jest dobry na reumatyzm i na wszelkie uszkodzenia. Jeżeli ktoś z Państwa ma kontuzję, proszę sobie wziąć 3 łyżki pełne żywokostu, zalać 0,5 litra wody, tak żeby około 3 cm było ponad w garku, tylko nigdy nie gotujcie w garkach metalowych, tylko ani w aluminiowych, tylko zazwyczaj w pobielanych takich. Zagotujcie to pół godziny, on się zmięknie. Potem odsetcie i połóżcie sobie na chore miejsce, tak jak mówiłem. Obłóżcie sobie chore miejsce i obłóżcie sobie jeszcze, proszę Państwa, folią. I trzymać to minimum pół godziny, do godziny, nawet godzinę. I potem to wyrzucić i zrobić sobie następne. Proszę Państwa, za tydzień zobaczycie, że nie, to nie są te stawy. Nie, to jest inna sytuacja. Proszę stosować żywokost. Tak, żywokost jest super. Drugie pytanie to było, dlaczego nie powiedziałem o diecie reumatycznej? Tak, proszę Państwa, zgadzam się z tym, kto pisał, że w diecie reumatycznej wykluczyć zupełnie cukier prosty, czyli te cukry proste, wykluczyć jak tylko możliwe jest, a mąki nie dotykać w żadnej postaci i ograniczyć nabiał. Ograniczyć nabiał, proszę Państwa, kefiry, maślanki, serwatki, super, pierwsza klasa. Natomiast mleko w postaci takiej, które kupujemy, jest tragedia. Co jeszcze? Zielone natki roślin. Proszę Państwa, one nam wytwarzają kwas moczowy, który nam wchodzi w krew i niszczy nam, tak jak cukrzycą cukier, żyły i wszystkie chore miejsca, i mamy dynę moczanową tak zwaną. I mamy problem. To musicie Państwo pamiętać. To odpowiadam na pytanie. Myślę, że chyba jest ok. Następne pytanie było o wierzbę. Proszę Państwa, wierzba powinna być u Państwa, jeżeli macie Państwo, mieszkacie Państwo na wsi, gdzieś lub macie swoje kawałek działki, wierzba powinna być na każdym, proszę Państwa, na każdej działce. Ja wiem, że ona śmieci i tak dalej, ale wierzba ratowała życie naszym przodkom. I każdy miał wierzbę. A jak nie, no to ona rosła tam gdzieś na moczarach, gdzieś tam rosła przy jakichś rowach i tak dalej. Ale jeżeli była daleko, każdy sadził brzozę. Wierzbę. Wierzba, proszę Państwa, ma to do siebie, że wytwarza salicynę. To jest środek przeciwbólowy i przeciwzapalny. Jeżeli Państwo zdobędziecie sobie na wiosnę, wczesną wiosną, zanim bazie rozwiną się, zdobędziecie Państwo korę wierzby i ładnie sobie ją wysuszycie i złożycie, tak jak ja to robię zawsze, będziecie mogli Państwo sobie robić z niego herbatkę. Herbatka taka jest przeciwbólowa, przeciwzapalna na stawy. To jest, proszę Państwa, parzycie sobie jedną łyżeczkę na szklankę, tak jak zwykle. Jedną łyżeczkę na szklankę. Pijcie dwie, ona jest gorzka trochę, no taka jest.
Więc weźcie sobie Państwo troszkę miodu. Tylko pamiętajcie, miodem nie słodzimy gorącego. Zasada jest numer jeden. Miodem nie słodzimy gorącego. Jak wystygnie, to lekko się zrobi, weźmiemy sobie pół łyżeczki miodu i posłodzić. Zobaczycie Państwo, jakie będą efekty. Tak bym miał, na tyle bym miał do Państwa na dzisiaj. Jeszcze jedna rzecz. Proszę Państwa, wszystkie książki, które Państwo zamawiacie, są wysyłane na bieżąco. Książki, które Państwo, które wszystkie zapłaty, które przyszły do południa, są wysłane dzisiaj. Jeżeli ktoś z Państwa nie dostał, zapłacił wcześniej, już dostałem dwa chyba takie maile, że nie dostał. Jeżeli ktoś z Państwa nie dostał, proszę do mnie napisać. Dla mnie nie jest problemem Państwu wysłać książkę. Dla mnie nie jest problemem. Dla mnie jest problemem, żebyście Państwo byli zdrowi. Żeby każdy z Was był zadowolony, żeby ta książeczka, która jest naprawdę, to jest 35 zł, proszę Państwa, to jest cena druku. To, żeby każdy mógł z niej korzystać, żeby był zdrowy, żeby było wszystko dobrze, żebyśmy się w nowym roku wszyscy spotkali, żeby było wszystko jak najlepiej. Na koniec, proszę Państwa, jeden z widzów, który odszedł, zarzucił mi, że ja wchodzę w czary mar. Nie. Jest na playlist, jest, proszę Państwa, dwa filmy. Jeden autonaprawa, autoterapia. Gardło i żołądek. Róbcie Państwo. Zachęcam Państwa. To nie są czary mary. Jeżeli chcecie wiedzieć, czy są takie rzeczy na świecie, to weźcie sobie gwoździa i włóżcie. Oczywiście żartuję. Włóżcie sobie gwoździa do kontaktu. Zobaczycie, tego prądu nie widać, ale jest. W związku z tym to też jest. Jeżeli Państwo będziecie systematycznie korzystać z tych filmów i będziecie naprawiać swój uszkodzony organ, zobaczycie Państwo, jak to będzie działać pozytywnie. Życzę Państwu udanego Mikołaja. Wszystkich Państwu, żebyśmy szczęśliwie doczekali do Bożego Narodzenia i żebyśmy wszyscy na Boże Narodzenie zasiedli do Wigilii. Żebyśmy zasiedli do Wigilii i żeby było wszystko w porządku. Pozdrawiam Was wszystkich. Całą Polskę, Europę Zachodnią, Stany Zjednoczone, Kanadę, Australię, Afrykę też, z Egiptu są w wejściu. No, wszystkich Państwa pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego i do widzenia.